Określ stopień wielomianu u plus w w zależności od wartości parametru a. Obliczmy wartość wielomianu u plus w w miejsce u wkładamy wyrażenie na wielomian u, czyli mamy minus x do piątej minus 9x do czwartej minus 6x do trzeciej minus 4. Natomiast w miejsce w wprowadzamy wyrażenie na wielomian w od x, czyli mamy x do piątej plus a kwadrat x do czwartej minus 8x kwadrat minus 1 druga. Teraz będziemy redukować wyrazy podobne, więc wielomian u plus w wynosi. Zaczynamy od najwyższej potęgi. W najwyższej potędze występuje x do potęgi piątej. Mamy tu jedno takie wyrażenie i drugie takie wyrażenie. Mamy minus x do piątej dodać x do piątej, to nam daje 0, czyli te wyrażenia nam się uprościły. Teraz mamy x do potęgi czwartej, czyli tutaj mamy wyrażenie x do potęgi czwartej i tu jest też x do potęgi czwartej. Nie jesteśmy w stanie wyliczyć, dodać do siebie tych dwóch wyrażeń, więc na razie zapiszmy je obok siebie. Dostaniemy minus 9x do czwartej dodać a kwadrat x do czwartej. Następnie mamy x do potęgi trzeciej, występuje on tylko raz, więc możemy go przepisać. Teraz mamy x do drugiej, też występuje tylko raz, więc przepisujemy. I zostały nam wyrazy wolne, czyli mamy minus 4 i minus 1 druga. Razem dostaniemy minus 4 i 1 druga. Zastanówmy się, co możemy zrobić z dwoma pierwszymi wyrażeniami. W obu tych wyrażeniach pokrywa się część x do potęgi czwartej. Czyli to wyrażenie jest wspólne dla obu tych wyrażeń. Więc możemy to wyrażenie x do czwartej wyciągnąć jako wspólny czynnik, natomiast nie zrobimy tego tak jak zwykle przed nawias, tylko wyciągniemy ten wspólny czynnik za nawias. Czyli za nawiasem będziemy mieli x do potęgi czwartej. A w nawiasie, w pierwszym wyrażeniu przy x do czwartej mamy minus 9, czyli wpisujemy minus 9. Natomiast w drugim wyrażeniu przy x do czwartej mamy plus a do kwadratu. Sprawdźmy. Minus 9 razy x do czwartej daje z powrotem minus 9x do czwartej i a kwadrat razy x do czwartej daje z powrotem plus a kwadrat x do czwartej, czyli dostaliśmy z powrotem to samo. Resztę wyrażeń wcześniej uprościliśmy, więc możemy je tylko przepisać. Teraz mamy określić stopień tego wielomianu. Jeżeli wyrażenie przy x do czwartej będzie różne od zera, to stopień tego wielomianu będzie wynosił 4. Natomiast jeżeli wyrażenie przy x do czwartej będzie równe 0, to ono nam się uprości i w najwyższej potędze będzie x do potęgi trzeciej, czyli wtedy stopień wielomianu wynosi 3. Czyli mamy więc dwa przypadki. W pierwszym przypadku stopień wielomianu u plus w, tam to zapiszemy, będzie wynosił 4, wtedy gdy to wyrażenie przy x do czwartej, czyli minus 9 plus a kwadrat, będzie różne od zera. Natomiast w drugim wypadku stopień tego wielomianu u plus w będzie równy 3, gdy wyrażenie minus 9 plus a kwadrat będzie dokładnie równe 0. Tak naprawdę mamy do rozwiązania dokładnie dwa takie same równania, tyle tylko, że w tym pierwszym za każdym razem trzeba przekreślić znak równa się. Więc rozwiążmy równanie po prawej stronie. Proponuję, aby zamienić miejscami te wyrażenia, czyli dostaniemy a kwadrat minus 9. Jest to to samo. Tu a kwadrat było poprzedzone plusem, nadal jest z plusem. Tu dziewiątka była poprzedzona minusem, nadal jest z minusem. I to wynosi 0. Korzystamy teraz z wzoru skróconego mnożenia. Mamy w chwili obecnej wyrażenie a kwadrat minus b kwadrat, a doprowadzimy to do postaci a minus b razy a plus b. W pierwszym nawiasie mamy więc nasze a kwadrat, to jest po prostu a kwadrat, czyli pod a wstawiamy a,
Natomiast nasze b kwadrat to jest 9, czyli co do kwadratu daje 9? Oczywiście 3. W drugim nawiasie mamy to samo, tylko ze znakiem plus. I to jest równe 0. Zastanawiamy się, kiedy iloczyn dwóch liczb da nam 0. Mamy tu iloczyn pierwszego nawiasu i drugiego nawiasu. Oczywiście wtedy, kiedy przynajmniej jedna z nich jest 0, czyli to przyrównujemy do 0 i to przyrównujemy do 0. Stąd dostaniemy a minus 3 jest 0, czyli a wynosi 3. A tu dostaniemy a plus 3 jest 0, czyli a wynosi minus 3. Czyli wtedy, gdy a będzie wynosiło 3 lub minus 3, stopień tego wielomianu będzie wynosił 3. W innym wypadku, czyli gdy a będzie należało do zbioru liczb rzeczywistych z wykluczeniem minus trójki i trójki, stopień tego wielomianu będzie wynosił 4.